Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a, a właściwie poradniku do Fortnite'a. Został oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i przypominam, że w tym sezonie dla osoby, która będzie najbardziej aktywna w sekcji komentarzy odnośnie moich filmów, dostanie sobie na szósty sezon karnecik bojowy, więc oglądajcie i komentujcie przede wszystkim. łapkujcie też. wybijajcie też na streamy, są na Twitchu link w opisie, no i oczywiście przypominam o kodzie twórcy, który macie nad kamerką, wpisuje go się tutaj na dole w sklepie. Dzisiaj zajmiemy się wyzwankiem, które jest na ten tydzień, jakby dostępne tylko i wyłącznie. Ja już to wyzwanie zrobiłem, jest to wyzwanie polegającym na wykonywaniu zleceń. Tak, wy, ta, tak to zadanko się nazywa. I już lecimy sobie na plac zabaw i pokażę Wam, jak zrobić to zadanie i gdzie zrobić przede wszystkim to wyzwanko. Ok, ludziska, jestem już na placu zabaw i aktualnie znajduję się na Zielonych Żywopłotach. Ale w każdej miejscówce, nazwanej czy nie nazwanej, możecie to zadanie wykonać. Dosłownie, ponieważ wystarczy, że znajdziecie takiego osobnika jak tutaj, czyli po prostu NPC-ta, znajdującego się aktualnie w Fortnite. Podchodzicie do niego i znajdujecie sobie tutaj jakieś wyzwanka Na przykład zadanie: przeszukaj skrzynię, na zadanko: przeszukaj zrzuty zaopatrzenia, zlikwiduj wrogiego gracza, lub po, tutaj możecie akurat kupić skrzynię skarbów, możecie odkryć sobie w okolicy i dzięki temu będziecie mieli właśnie te wszystkie skrzynki odkryte. Ale my, tak jak widzieliście, Musimy wykonać zlecenia Czyli zlecenie to jest na, Czyli zleconko, to jest właśnie to tutaj zlikwiduj wrogiego gracza bierzecie sobie takie Zadanko klikacie Akceptujecie je No i w momencie w którym y, Weźmiecie sobie to zadanko na mapie aktualnie no u mnie się nie pokaże ponieważ jestem sam na, na tym trybie Pokaże wam się taki Żółty okrąg i tutaj w lewym rogu, jak odpalicie sobie tutaj ten ekran, to tutaj w, tym, w lewej stronie będziecie mieli takie, jakby odliczanie, ile czasu zostało wam na zlikwidowanie, właśnie takiego gracza. No, i to są właśnie te zlecenia. Od tych wszystkich NPC-ów praktycznie możecie sobie takie zleconko wziąć na jakiegoś wrogiego gracza, musicie tego gracza po prostu zabić w tej grze, w rundzie, ale dzięki temu, że macie go oznaczonego na mapie, nie powinno być trudne znalezienie go. I to jest właściwie tyle w tym poradniku. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie. Pamiętaj, oczywiście, o Kciuku, Subie, Dzwoneczku. Zapraszam Cię na inne poradniki z Fortnite'a. No i przede wszystkim zachęcam do komentowania, bo do wygrania jest karnet bojowy na szósty sezon w Fortnite. Cie. Wbijaj też na streamie są w, na Twitchu, link jest oczywiście w opisie. No i przede wszystkim pamiętaj o moim kodziku twórcy, jeśli Ci pomogłem. Będę wdzięczny, jeśli go użyjesz przy zakupie jakiegoś skinka lub nawet karnetu bojowego na ten sezon. Trzymaj się, do następnego odcinka. Cześć.